Dzień dobry. Zimno? Zimno, nie? Ile jest w ogóle stopni? Na dworze jest 10 stopni, moi drodzy, ale jest jakiś znowu huragan dziwny. Co, tak ci zimno? Jest jakiś dziwny huragan i wieje i leje. Okej, okay, już, baba, już. I jeszcze w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Ja tylko na szybko się łączę, jedziemy do lekarza po zwolnienie dla mnie. Zwolnienie już jest wypisane. No już w domeczku. Jezu, jak zimno tam jest. Naprawdę 10 stopni, ale tak zimno, tak wieje, że ma nie szok. Tak, Lunka? Zimno i wieje. No, wczoraj z Luną w ogóle czekałam, aż przestanie wiać. Wyszłam z nią na dwór. Czekajcie, ściszę tylko telewizor. Czekałam, aż przestanie wiać i lać. Przestało wiać i lać. Prawda? Przestało lać i wiać i moi drodzy, mówię, chodź, idziemy, niechętnie szła. Już wiem, dlaczego szła niechętnie, bo po prostu zajarzyła, że zaraz będzie lało. Wyszłyśmy, nie wiem, może z 5 minut od domu nawet, nie? Jak zaczęło lać i znowu wiać, to żeśmy tak się szybko zwijali, znaczy szybko nie, no i tak dokończyłam z nią ten spacer, co robię, taki awaryjny, krótki, no bo jak już wyszłyśmy, no to już trzeba było, ale obydwie byłyśmy bardzo niepocieszone, prawda? I zmoknięte, tak, Lunka? Jakby wam miała coś odpowiedzieć, albo mi. Czasami się zastanawiam, co by psy i koty i w ogóle zwierzęta nam mówiły, gdy potrafiły mówić. Myślę, że się cieszę, że nie potrafią mówić, bo na pewno by chciały częściej wychodzić na dwór, czy pada, czy nie, na siłę chociażby je wyciągać. I częściej chciałyby jeść jakieś smakołyki ze stołu, na 100%. Akurat włączyłam kamerę, żeby pokazać, jak bardzo wieje i chyba przestało. O, przestało, normalnie. Wyjdź na dwór, to zobaczyć. Aż się uginało wszystko. O, zaczyna znowu. Szok. A jaki to huragan teraz mamy? Radosław. Huragan Radosław. A ogólnie tu już się bardzo nie mogę doczekać, aż pojedziemy do Polski. Jeszcze niestety trochę dni zostało, ale powiem wam, że już normalnie, już nie mogę. Mam nadzieję, że się będę okej do tego czasu czuła, ale po prostu już bym chciała, zobaczyć rodziców, w ogóle być w Polsce jakoś tak. No i mamy nadzieję, że będzie śnieg. Prawda, Radosław? Radosław mnie nie słyszy, ale mam nadzieję, że będzie śnieg. Jak myślicie, będzie? Właśnie muszę sprawdzić pogodę lubsko. Czy będzie śnieg wtedy, czy nie będzie? Tutaj, moje kochanie, jak widzicie, robi mi się farsz do cukinii. Znaczy, skąd możecie wiedzieć? Widzicie faktycznie. Farsz do cukinii mam tutaj mięso mielone z korna, środek właśnie cukinii, pomidory, pieczarki, czosnek i cebuli trochę. O kurenka, trochę mi farszu zostało. No, tutaj będzie mój obiad. Tutaj widzicie, miałam gdzieś pół cukinii, ale zjem całą cukinię. Nafaszerowana na koniec, tylko dam jeszcze troszeczkę sera na wierzch. A tutaj mam płatki ze słodkiego ziemniaka, po prostu w papryce. Wiecie, w przyprawach, w chili. Takie o. Do piekarnika na kolejne 25 minut. Szczerze wam powiem, że trochę dużo mi tego jedzenia wyszło, także na razie sobie nałożyłam tylko jedną połówkę cukinii, a druga dalej w piekarniku, także nie wiem, jak składnieje, to zjem dwie. Jak nie, to zjem jedną. Ja sobie pozwolę tutaj na chwilę usiąść. Za chwileczkę wam pokażę wspaniałą rzecz, którą sobie kupiłam. Po prostu coś wspaniałego. Zrobię taki mini unboxing, jak to każda youtuberka robi. Każda poważana youtuberka robi. Także zaraz wam zrobię taki mini unboxing rzeczy tak wspaniałej, na którą po prostu się tak długo czaiłam. Ale nigdy nie było odpowiedniego momentu, żeby ją kupić, żeby sobie na nią pozwolić, żeby po prostu trafić w idealnie taką właśnie, żeby to było idealnie takie, jak ja to sobie wymarzyłam. I wreszcie nastał ten dzień i wreszcie znalazłam to właśnie takie, jak chciałam, ale to już zaraz wam pokażę, to wam pokażę zaraz po denku. Mini denko, kochani. To jest Nivea, płyn dwufazowy do zmywania, wszystkim chyba znany. Ja wam powiem tak, ja jego głównie używałam do zmywania szminek z Maybelline, tych takich wodoodpornych, tych, które polecam. Chociaż sama już bardzo długo ich nie używałam, ale cały czas je polecam. Jeżeli gdziekolwiek wyjeżdżam, zawsze ich używam na wakacjach, bo jest to coś, co nałożyć na usta i po prostu nie zwracać na to uwagi. I te płyny naprawdę dobrze sobie z nimi radzą, dopóki nie znalazłam płynu dwufazowego z Isany. Przepraszam za gardło. Znaczy, jestem na chorobowym, a jeszcze mi teraz dochodzi jakaś choroba tutaj o skrzeli, czy nie wiem czego. Ale mniejsza z tym. Dopóki nie znalazłam Isany, która nie testuje na zwierzęta, która jest wegańska, także spoko i jest po prostu z dużo lepszym składem niż te Nivea, ale to swoją robotę robiło, także spoko, mówię, głównie tym zmywałam usta ze szminką wodoodporną lub na wakacjach, bo miałam kilka takich buteleczek, lub na wakacjach tusz wodoodporny. Kolejna rzecz to jest też, moi drodzy, woda micelarna.
z firmy Evoludem. Ja się Wam przyznam szczerze, że ja tą firmę chyba tylko widziałam w TK Maxie. Nie wiem, czy gdzieś te produkty jeszcze są. One tak ogólnie istnieją online i można znaleźć. To jest francuska firma, je można znaleźć. To jest też firma wegańska. Bardzo dostępna dla wszystkich, jeżeli chodzi o koszta, bo naprawdę te produkty nie są drogie. Ja za nią w TK Maxie zapłaciłam 2,99, a niby cena taka marketowa to jest 5,50, także to naprawdę nie są złe rzeczy. Delikatny zapach, fajnie wszystko zmywa. Troszeczkę więcej czasu trzeba poświęcić na zmywanie oczu i tuszu z rzęs, ale jeżeli wiecie, jeżeli już się do tego przyłożyłyśmy, to naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajny produkt. Aha, i uważajcie, nie otwierajcie oczu, bo potrafi zapiec, niestety, ale jakoś nie zawsze, nie wiem o co chodzi, może jak za długo już wiecie, majsowałam przy oku, to może wtedy piekło, ale tak ogólnie to mogę ten micelek polecić. Naprawdę fajny, dobry skład, także spoko, 6 miesięcy od otwarcia mamy czas, żeby to zużyć. I kochani, mam tutaj serum, to jest serum przeciwzmarszczkowe, olej z czarnuszki plus czystek, to jest serum nieolejowe, bo Bielenda ma też te serum w formie olejków i wy o tym wiecie, bo ja Wam nie raz, nie dwa polecałam. Tak wygląda to oto serum tu i powiem Wam, to jest chyba moje już trzecie ogólnie z tej serii. I to naprawdę fajnie się sprawdza, ja jego używałam na dzień, zarówno na dzień jak i na noc, bo ono ma tylko 4 miesiące od otwarcia. Nie będzie, myślę, tutaj żadnego problemu, nawet jeżeli byście używały to tylko na noc, ja zawsze dawałam dwie, może czasami trzy pompki na noc, tylko po prostu teraz ostatnio zaczęłam jego też na dzień używać, bo po prostu, wiecie, te 4 miesiące dobiegały końca, także... Także używałam go na dzień i noc. Też Wam mówiłam, że z krajem Estée Lauder, który tak naprawdę był byle jaki, ale z tym serum pod spodem mi się sprawdza. Skóra nawilżona, odżywiona, spoko, polecam. Żadne czary mary, żadne wiecie, wypełnianie zmarszczek i naciąganie, nic takiego, ale fajnie, nie podrażniał, łagodził tą skórę moim zdaniem, łagodził zaczerwienienia, także polecam. Takie moje mini denko trzech produktów. Ja Wam tam, moi drodzy, za chwileczkę będę nagrywała unboxing, ale tak sobie przypomniałam, że muszę już przygotować wszystkie rzeczy, które będziemy siali zaraz w lutym, jak tylko wrócimy z Polski, także na pewno buraki, tylko buraki to od razu do gruntu, także to odpada, kwiaty właśnie muszę sprawdzić. W marcu już można, także tutaj mam, nie wiem jak one się nazywają, ale wiem, że mi je polecałyście chyba, one są piękne te kwiaty, także te już można w marcu wysadzać do domu, to je mogę odłożyć. Dalie też je polecałyście, to już też w lutym można, także już za chwileczkę w tym roku mam taki plan mieć dużo kwiatów swoich, nie kupować, tylko mieć swoje. Tutaj mamy natkę pietruszki. W domu można cały czas, w sumie nie wiem dlaczego nie mam posianej natki pietruszki. Tutaj znowu jakieś inne, kolejne kwiatki. Do nich, ja właśnie szukałam też, jak zauważycie, szukaliśmy też kwiatków, do których pszczółki przylatują, bo zależy nam, żeby pszczółkom pomagać. Jeżeli Wy macie taką szansę, to róbcie to samo. Także tu są jakieś takie aquilegia, nie mam pojęcia, coś takiego jak lwie paszcze, ale to chyba nie są lwie paszcze. I też już od lutego będę mogła ją wsadzać. No a jeżeli chodzi o warzywka, ogórek, ale chcę w ogóle zrobić taką dużą szklarnię, to też luty, pomidorki, mieliśmy je w zeszłym roku, jedne z najbardziej odpornych na różne choroby to były, to są chyba polskie, no z Polski na są, pomidor gruntowy radana, marchew późna, rzodkiew już mi się chce, Boże, już czuję ten klimat, koper. O, rzeżuchę też muszę w domu zaraz wysiać. No wiecie co? Ale czy mamy jakiś taki podkład? Dajcie znać, na czym wysiejecie rzeżuchy. Czy tylko na wacie, czy na jakiejś legninie, czy nie wiem jak to się nazywa, bo chciałabym to zrobić. I co tu jeszcze mamy? Też te pomidory, te są z Grecji. Dostałam od jednej z Was. Tutaj przypuszczam, że też będę mogła robić zaraz w lutym. No i tu jeszcze mam jakieś inne. Też bawole serce, ale wiecie co, one nam chyba się wszystkie zepsuły, ale też to zrobię. Ale zaczęłam w ogóle to robić od tego, bo rok temu, czy dwa lata temu kupiłam takie oto, jak widzicie tutaj nasiona i to są takie pomidorki, które ponoć mają aż do chyba, o nie, że aż 70-80 pomidorków mają na jednej roślinie, także i ja je kupiłam, pamiętam, że i moja mama je tutaj kupiła, jak była u nas i one mam nadzieję, że jeszcze są dobre, aha. Do lipca 2019 niby, ale myślę, że coś z tego też wyrośnie. I pamiętam, że one były drogie. Te nasionka, nie wiem ile tutaj jest nasion, ale te nasiona, moi drodzy, chyba kosztowały 6,5 funta czy coś w tym stylu. Także zobaczymy, co z tego będzie. Jak widzicie, to są takie wiszące pomidory, pnące, wiszące.
Także przed chwilą je zobaczyłam i pomyślałam sobie, że od razu, zanim tam będę robiła, to tutaj sobie wszystko przygotuję. Także zostawiam kwiatki, pomidorki, sałatę. Przodkiewkę, Boże, kto się cieszy na ogród, na wiosnę i na to wszystko. Ja jestem po prostu podekscytowana. Czas w ogrodzie, nie da się tego pobić. A teraz, moi kochani, chcę Wam coś pokazać, właśnie to, co kupiłam, robię prawdziwy unboxing. Jak na każdą prawdziwą, godną uwagi youtuberkę przystało. Kochani, kupiłam sobie portfel. Kupiłam sobie portfel po prostu moich marzeń. Tak jak mówię, dużo czasu mi zajęło wreszcie jego kupienie, ale to głównie też ze względu na to, że po prostu nie mogłam do końca znaleźć tego idealnego, tego jedynego, no ale znalazłam, przyszedł do mnie, czekajcie, tylko powyciągam, mam tutaj pieniążki, jakieś, bo już go używam, i rachuneczki. Pozwólcie, że to wszystko wyciągnę i później Wam pokażę. To jest taki portfelik malutki, zobaczcie, taki oto właśnie malutki. Z dwoma komorami, moi drodzy. Jedna komora tutaj ma takie miejsce na karty, a druga komora jest na rachunki, na drobne, na jakieś takie inne rzeczy. Plus tutaj mamy jeszcze kieszonkę i plus tutaj mamy jeszcze kieszonkę. Portfel ten, moi kochani, ma w sobie system, który nazywa się, już Wam powiem, bo zapomniałam, bo nie jestem aż taka... wiecie, obeznana. Ten system się nazywa RFID. Jest ona po prostu wykonana z takiego materiału w środku, że przez ten portfel nic się nie da przeczytać. Nie zrobicie sobie, wiecie, płatności, tak jak często po prostu ostatnio bardzo często widać, że gdzieś tam ktoś podchodzi z aparatem, bo teraz nie wiem, czy wiecie, ale teraz na przykład my będąc teraz, nie wiem, przepraszam bardzo, bo nie wiem, czy też to jest w Polsce, ale na przykład ja mogę sobie otworzyć w telefonie, ściągnąć aplikację i sobie otworzyć w telefonie płatność kartami. I ja mogę mieć tą aplikację i po prostu mogę chodzić z tym telefonem. Nie wiem, jakie tam są wymogi, pewnie tam są jakieś wymogi, że muszę podać, do czego tego używam. Chociaż może niekoniecznie, bo widziałam, że ludzie to mają na karbutach, także... ale przypuszczam, że może być jakaś kontrola, do czego będziesz używała i dlaczego chcesz tego używać. Ale wyobraźcie sobie, że ludzie chodzą po prostu z telefonami, mogą z telefonami chodzić i chodzą po kieszeniach. I wiecie, karty z czytników, po prostu jeżeli ktoś ma contactless, po prostu z karty pieniążki sobie przelewa. Także ten portfel czegoś takiego nie ma. Jest w takim kolorze zielonym, jest taki, idealnie mieści się w dłoni, po prostu jest moim zdaniem przepiękny, nie jest gruby. Te kieszonki, jak widzicie, ma takie, to jest wszystko materiałowe, ale właśnie tutaj w środku jest ten materiał, żeby nie przeczytać tych kart. O, nawet tutaj widzicie, jest tutaj tak zaznaczone. Jest tutaj ten materiał i jest zaznaczone, że po prostu jest w tym portfelu taka funkcja. No i jeśli chodzi, moi drodzy, o cenę. Ja powiem tak, o, przede wszystkim. Portfela nie używałam już chyba od 2 lat, bo właśnie miałam też coś takiego, ale wiecie, zupełnie to jest River Island, także to wiecie. Miałam coś takiego z River Island i nosiłam to naprawdę bardzo długo. Właśnie też takie małe, że było tylko na kartę i na pieniążki, bo ja ogólnie takie, wiecie, drobne do pracy, bo ja nie noszę pieniążków. Dopóki mi się nie rozwalił. Później już długo, długo szukałam takiego portfela, który by też spełniał moje warunki. No i myślę, że właśnie znalazłam. Także jestem przekonana, że będzie on mi służył na lata. No mam nadzieję, że będzie mi służył lata, no bo nie chciałabym, wiecie, co jakiś czas wydawać takich pieniędzy na portfele, bo pieniądze, moi kochani, są tu niemałe. Bo, moi drodzy, firma nazywa się Mala. Widzicie? I moi drodzy, ten portfel kosztował mnie zawrotną cenę. Do dzisiaj sobie nie mogę po prostu odżałować, ale już wydałam. Niechaj będzie, także patrzcie na cenę. 7,99. 7,99, kochani. Cena regularna w sklepie tego portfela to jest 13,50. Także jestem na maksy zadowolona, że udało mi się taki portfel dostać, że mogłam dla Was zrobić unboxing, wiecie, no bo to inwestycja. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego żalu i złości, że Jola, wielka youtuberka, teraz nagle takie portfele pokazuje, ciekawe, z czym jeszcze wyskoczy. No ale pamiętajmy, wszystko, kochani, wszystko jest dla ludzi.
Także cieszę się, że mogliście ze mną uczestniczyć w pokazywaniu tego cecuszka. Jakże się cieszę. Powiedzcie, że też się cieszycie i że nie czujecie żadnej złości do mnie, że kupiłam sobie taki portfel. Dobra, kochani, kończę tego vloga, który tu jest już nagrywany chyba z 3 dni. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Idę się myć, idę się kłaść, bo jak widzicie, niedobrze ze mną. Buziaki.